Siemanko, witam was wszystkich w kolejnym filmie na kanale Polish Fitness Freak. Jak zauważyliście, nie ma intra i to jest pierwsza rzecz, której tyczy się ten film, tak? Czy pierwszy aspekt, którego on dotyka. Mianowicie mam prośbę, jeżeli ktoś z was ogarnia, jak zrobić fajne intro do kanału i jest w stanie do tego zrobić jakąś indywidualną, niepowtarzalną melodię, najlepiej z jakimś elementem, czy z jakimś motywem, gdzie będzie wzmianka Polish Fitness Freak, wiecie o co mi chodzi, no to piszcie do mnie, najlepiej na Facebooku, ponieważ na YouTube bardzo rzadko odpisuję ze skrzynki, dlatego jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, róbcie to przez Face'a albo przez maila. Więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, chciałby coś takiego zrobić, to z chęcią nawiążę z nim jakiś kontakt, tak więc zapraszam. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, czyli sprawa główna odnośnie tego materiału. Mianowicie dzisiaj przeczytałem bardzo fajny artykuł na amerykańskiej stronie Masculine Fitness, w którym była mowa o ryżu. Mianowicie amerykańscy naukowcy stwierdzili, badając ryż, że obecnie zawiera on bardzo dużo substancji rakotwórczych, zwłaszcza ryż pochodzący z Chin i, uwaga, zwłaszcza ryż brązowy. Następnie ryż paraboliczny. Najlepiej jeść ryż najbardziej przetworzony biały, bądź też basmati czy jaśminowy. Dlaczego? Dlatego, aha, i ogólnie ryż, jeżeli już jeść, to najlepiej, który jest hodowany właśnie w Indiach, w Pakistanie, w Tajlandii, bądź też w Afryce. Broń Boże tego z Chin. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w Chinach pola znajdują się najczęściej na terenach niedaleko miast, wielkich aglomeracji, a jak wiadomo w Chinach jest bardzo duże stężenie wszelkiego rodzaju związków chemicznych szkodliwych dla zdrowia, bo tam się nie bawią w żadne ekosreko i dodatkowo często te pola znajdują się też w okolicach jakichś dużych fabryk. I dlatego ziarna czy ten ryż mają dużo większe stężenia tych metali ciężkich i może to powodować niby raka. I teraz do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego, że wiem, że duża część z was lubi badania, lubi poznawać nowe jakieś tam wiadomości, tak, nowe aspekty w danych dziedzinach. I też zauważyłem, przynajmniej część z was jest takich osób, które dzięki mnie, i to mnie bardzo cieszy, bo nawet mi to piszecie w wiadomościach, dzięki mnie właśnie zmieniliście spojrzenie na sposób odżywiania, tak, że nie liczy się tylko to, co jecie, znaczy ile czegoś jecie, ale też co jecie. I to mnie bardzo cieszy. Bardzo fajnie, że coraz więcej osób właśnie zajmuje się badaniami i tego typu rzeczami. Ale do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego, żebyśmy nie popadali w paranoję, tak? Musimy odróżnić pewne kwestie. Trzeba odróżnić badania, które naprawdę coś dają, jak na przykład według mnie osobiście, powiedzmy ten film, który robiłem o leucynie kiedyś. Bardzo według mnie ciekawe informacje, bardzo dużo fajnych badań i to naprawdę może wielu osobom ułatwić życie, tak? Ale kwestie w dzisiejszych czasach typu niejedzenie ryżu brązowego, bo w tym, o czym zawsze mówią, czyli w całej tej łupinie, która jest z zewnątrz, w której jest teoretycznie najwięcej właśnie witamin i minerałów, to teraz nagle będą gadać, że powinniśmy to wyrzucić, bo tam jest dużo metali ciężkich, bo ryż jest produkowany w środowisku skażonym, bla 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 bla. Kurczę, nie wiem, kto to wymyślił, nie wiem, kto ma w tym interes, na pewno ktoś ma, ale dziwnym trafem akurat Chiny są wymieniane, a inne kraje, gdzie się dzieje, są podobne banie, już nie. Tylko Chiny. Kiedyś pamiętacie, jak było z kawą? Kawa była niezdrowa, później nagle była zdrowa, później była niezdrowa, później była zdrowa. Tak samo z jajkami. Cholesterol zabija, nie można jeść jajek, teraz nagle znowu można jeść jajka i to tak się w kółko toczy. Zresztą na ten temat też już były materiały. Herbata tak samo, woda tak samo. Trzeba pić 5 litrów wody dziennie, nie można pić 5 litrów wody dziennie. Trzeba pić 8 litrów wody dziennie, nie można, bo za dużo wody. Tak samo z witaminami.
Nie można spożywać witamin, bo dojdzie do, jak to się nazywa, superwitaminoza, czy hiperwitaminoza, coś takiego, no nadmiar witamin niby w organizmie, tak? Za chwilę słyszymy, że jest to niemożliwe, że nie da się mieć takiego schorzenia. Pewno zaraz w komentarzach będą odnośniki do różnych artykułów, czy do różnych badań, czy do Wikipedii z definicją, co to jest i że jestem idiotą. Według mnie nie ma czegoś takiego, ale to jest moja opinia, nie każdy musi ją podzielać. W każdym bądź razie, jak widzicie, praktycznie każdy aspekt, który jest poruszany w badaniach, można znaleźć badanie, które mówi, że jest, które jest za, bądź takie, które jest przeciw. I ten artykuł z ryżem, że zrobili te badania, w bardzo dobry sposób to pokazuje. I dam sobie rękę uciąć, że za kilka lat pojawią się nowe badania, które stwierdzą, że jednak błonnik, który jest w tej łupinie, powoduje, że te metale ciężkie są usuwane z organizmu, więc to wcale nie ma wpływu i mamy jeść tylko ryż brązowy, dlatego że w transporcie białego też coś się z nim tam dzieje. To jest oczywiście przykład, tak? I to, tego nigdzie nie wyczytałem, to jest na biegu wymyślone, tak? W każdym bądź razie chyba wszyscy wiedzą, o co mi chodzi, czyli zdobywajcie wiedzę, edukujcie się, ale na wszystko patrzcie z dystansem, tak? Używajcie mózgu. Nie jest to zero-jedynkowe. Pamiętajcie. To jest druga kwestia. A trzecia kwestia jest w zasadzie do Was zapytaniem, ponieważ wiele osób wiem, że ma problem, czy też nie ma przekonania do zakupów suplementów MyProtein z ich strony internetowej. Boicie się wysyłki z zagranicy, boicie się cen w funtach, boicie się płacić z góry, boicie się terminu doręczenia przesyłki. Dlatego ja rozmawiałem już na ten temat z chłopakami z MyProtein. Oni są jak najbardziej za, żebym zrobił taki materiał, ale chciałem się też Was zapytać, czy w ogóle jest sens i czy chcielibyście, aby powstał materiał z nagraniem z ekranu, jak krok po kroku zamawiać produkty na MyProtein, i dokładnie bym w tym filmie wytłumaczył, na czym to polega. Wytłumaczyłbym Wam dokładnie, jak to wygląda, tak? Jak ten mechanizm funkcjonuje, i bym w tym materiale udowodnił i pokazał, że po pierwsze wcale nie jest drożej, po drugie nie ma się co bać tego przelewu, po trzecie nie ma się co bać czasu oczekiwania na przesyłkę. I naprawdę śmiało można robić tam zakupy, tylko nie wszyscy wiedzą jak i niektórzy się boją. I dlatego chciałbym poznać Waszą opinię na ten temat, czy według Was jest sens, abym robił taki film. I to była trzecia, ostatnia sprawa, jaką chciałem poruszyć w tym materiale. Tak więc jeszcze raz podsumowując już na szybko, żebyśmy się zamknęli w 9 minutach maksymalnie. Pierwsza sprawa, jeżeli ktoś z Was ogarnia, jak się robi porządnie intra, i ogarnia również kwestie melodyczne, to piszcie do mnie na fejsie. Druga sprawa, edukujcie się, szukajcie różnych nowych badań, czytajcie, ale nie bierzcie wszystkiego zero-jedynkowo, używajcie swojej głowy. I trzecia, ostatnia sprawa, czyli czy według Was jest sens, abym zrobił film instruktażowy o tym, jak poruszać się po stronie MyProtein i jak u nich zamawiać, jak to wygląda, jak fajnie można łączyć różne kody promocyjne, różne rabaty. I to by było chyba wszystko, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, i do zobaczenia w następnych materiałach. Pozdro, yo.